Z wielkim przejęciem i niecierpliwością wsuwasz kartę do czytnika. Jaki, och, jaki będzie twój apartament? W pomieszczeniu panuje półmrok. Ta lampa nie daje zbyt mocnego światła. To dobrze. Nie, Larry. To bardzo dobrze. Ktoś zapchał rurę odpływową puszką sprayu. Och, to niedobrze. Nie tak niedobrze. Dzięki temu nic nie wypłynie ci na buty. Przetkałeś rurę odpływową, ale trudno jest nazwać to znaczącym usprawnieniem. Tam z tyłu powinny być jeszcze jakieś wolne miejsca. Zresztą co za różnica, jeśli nie usiadłeś, to po prostu stój. Jestem pewien, że pani kapitan na pewno ucieszy się, gdy jej powiem, że w tym tygodniu mamy tak wielu kandydatów. Jak już wiecie, każdego tygodnia pani kapitan organizuje drobne zawody dla pasażerów płci męskiej lub każdej innej, która może się w roli męskiej sprawdzić. Zawody te nazywają się Puchar Zdobywców Pani Kapitan. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnym pucharze. O nie. Zwycięzca otrzyma coś o niebo lepszego. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, będzie mógł zaliczyć panią kapitan. To znaczy, ten, kto zaliczy najwięcej punktów, zostanie zaproszony do kajuty pani kapitan, gdzie zostaną spełnione wszelkie jego zachcianki. Każdy z zawodników otrzymał specjalną kartę punktacyjną, gdzie zostały wyszczególnione zadania, które muszą zostać wykonane. Nie bójcie się, chłopaki. Nie musicie startować w każdej konkurencji. Wystarczy, że każdy z was wywiąże się z tych zadań, jakie znajdzie na swojej karcie. No to chyba wszystko jasne. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, wygrywa. Czy są jakieś pytania? A są jakieś odpowiedzi? Panowie, życzę pomyślnych łowów. Hej, ja mam jedno pytanie. Tak, słucham. Ten pan w oryginalnym garniturze. O co chodzi z tą konkurencją opieka nad bobrem? To taki żarcik, kolego. A tak w ogóle to skąd ty się urwałeś? Nie jesteś chyba jakimś ciemnogrodzkim obrońcą wartości, co? Przecież to jest bez sensu. Doprawdy? Będę miał na ciebie oko, kolego. Przecież to nie moja wina, że nie potrafisz wymyślić fajnego dowcipu. Doprawdy? Jeszcze mnie popamiętasz, kolego. Jeszcze zobaczymy. Dobra, mam tego dość. Wychodzę. Wszyscy inni i tak już wyszli. No i dobrze. Co za różnica? Koniec spotkania. Jaka akcja? Uwaga! Bogdan zwyciężył w konkursie na śpiewanie a cappella a la Makota. Świetne wyniki, be! Znaczy Bogdan! Przepraszam panią bardzo, czy mogę zająć chwilę pani cennego czasu? To morskie powietrze rozjebie mi w końcu tę pierdolną protezę. Tak, tak. Kto ty jesteś do jasnej cholery? Jestem Larry. Larry Laffer. A ja jestem Jancia. Czy już mówiłam, że to morskie powietrze rozjebie mi w końcu tę pierdoloną protezę? Tak.
Dzięki. Nie ma za co, k***a, dziękować. A dlaczego wszyscy na ciebie wołają Jancia? O, to proste. Bo moja p***a mamusia i mój popierdolony tatuś dali mi na imię Janina. No więc jak straciłaś nogę, Janciu? W wyniku pierdolonego wypadku, tak właśnie. Raz zmieszałam KY z dezodorantem w sprayu i wyszedł mi z tego potężny materiał wybuchowy. Olejek? Dezodorant w sprayu? I straciłaś nogę? A kto mówi, że pryskałam się pod pierdolonymi pachami, złama się. Oj, dobrze, żadnych szczegółów, proszę. Nie wiem, może mi się wydaje, ale czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? Klnę? Właśnie, że wcale k***a nie klnę, ty matko***co. Łeb mnie napierdala i tyle. Znaczy się, że masz migrenę. K***a. I to wielką jak Pałac Kultury. Czcigodna Janciu, czy możesz pomóc mi z tymi konkursami? Pomóc ci? Może ci jeszcze zrobić dobrze, co? To tacy jak ty wchodzą ciągle do tego niedojebanego Mistrza Miłości 2000, a potem no zgadnij, kto to musi po was sprzątać. Tak, 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 tak! Stara, dobra Jancia! Wiesz, ile razy moja proteza utknęła w tej cholernej kratce odpływowej? To do zobaczenia, pani Janciu. Cała pierdolona przyjemność po mojej k***a stronie. Łasica? Widać, że wszystko dobre, co może się sprzedać. Czy ktoś słyszał o konkursie, gdzie jest ogór? Yeah, baby! Zawsze miałeś słabość do tych wszystkich promocyjnych maskotek. Tutaj napisano, żeby otwierać jedynie w razie pożaru. Zaznaczono także, że otwarcie szafki uaktywni alarm. Co teraz, spryciarzu? O rany! Kolejny dowcip po bobrach. Pomyślmy. Słyszałeś może ten, jak dwa bobry wybrały się na przejażdżkę rowerową? Jeden mówi. Nie, nie, litości. Słyszałeś. Każdy szanujący się statek ma żywopłot przycięty tak, żeby przypominał postacie zwierząt. Ale żeby gęś? Uwaga, uwaga! Nie przegapcie występu mazurskiego duetu o intrygującej nazwie Dzbanuszki. Tylko dziś wieczorem w klubie Młody Dumny Żeglarz. Drzewka kumkwatowe pozostają zielone przez cały rok, zaś na wiosnę rodzą prześliczne białe kwiatki, które z czasem przeradzają się w niewielkie pomarańczowo-żółte owoce o świeżym, soczystym smaku. Rozczulające, prawda? A to pierwsze takie drzewko, które zostało przystrzyżone tak, żeby przypominało swym kształtem owce. Szybko! Powtarzaj za mną! Owca! 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 Yeah, baby! No dobra. Kto zniszczył roślinkę? Wow, spójrzcie na te fajne akcje tam z tyłu. A zresztą...